Cześć wszystkim, ja jestem KuboMaker i dzisiaj zapraszam Was do odcinka, którego można było się spodziewać po poprzednim filmie, bo w ankiecie było co pierwsze, czy Spider-Man, czy Iron Man. Pierwszy był Spider-Man, polecam zajrzeć do filmu. No i przyszedł czas na Iron Mana. A co to będzie? No w sumie już po tytule wiecie, więc co ja się okłamuję, ale będzie to głowa Iron Mana, albo czaszka Iron Mana. Zapraszam do oglądania. Dobrze, troszeczkę wytłumaczę, bo sam w sumie nawet nie wiem, jaki tytuł filmu będzie. Chodzi tutaj o Spider-Man Far From Home. Trochę długi czas minął od premiery, więc mogę spokojnie tutaj mówić. Była scena, gdzie Peter, to była w sumie iluzja Mysterio, gdzie zauważył Iron Mana, martwego Iron Mana. I tam pojawił się właśnie zmarły Iron Man, taki zombie. I postanowiłem zrobić jego głowę. Tym bardziej, że mam bardzo mało rzeczy, jeśli chodzi o Iron Mana, więc fajnie by było takie coś zrobić. Więc teraz możemy zaczynać. A jako pierwsze wezmę tutaj czaszkę, czyli coś, co jest główną bazą naszego projektu. Czaszka za 15 zł, zawsze na Halloween jak się zbliża, to dają właśnie takie różne pierdółki z tym związane, więc mam tutaj czaszkę. No i ma tutaj taką końcówkę niepotrzebną, tutaj ostre wykończenia, więc trzeba to będzie wszystko tutaj wygładzić. Więc dobrze, tu jest ta końcówka, którą będzie trzeba odciąć i tutaj myślę, że widać ostre wykończenia, które są brzydkie. No i wiadomo, sam kolor, więc trzeba to będzie wszystko poprawić. Na samym początku trzeba zająć się tymi ostrymi elementami oraz odciąć tą końcówkę. Zostało to na razie obcięte tak o i mogę to tylko jeszcze papierem ścielnym zrobić, ale i tak góry nie będzie widać, bo będzie chem zasłaniał, ale musiałem to odciąć, no bo by była tylko taka gługa niepotrzebna. Dobrze, jak mamy to wszystko, no to zostaje nam kolor ten zielony, niby świeci w ciemności, już nie pamiętam, czy to działa, bo to rok temu kupowałem. Więc jedno jest pewne, trzeba to pomalować na biało. Jak widzicie, czaszka się tak otóż teraz prezentuje. Nie pomalowałem tyłu, no bo tyłu i tak nie będzie widać, no bo wiadomo, hełm. W sumie różnie dobrze, mógłbym tylko jedną połowę zrobić, no ale dobra, trudno. No i teraz co nam zostało? W sumie już taki ciemny efekt mamy, bo nie chciałem mega bielutkiego, dlatego na samym początku dałem czarną farbę. Dlatego teraz, co nam zostało? No co charakteryzuje Tonego Starka? No wiadomo, jego broda i wąsy. A z czego to zrobię? Otóż mam tutaj perukę za 20 zł i tak wiem, nie wygląda jej na cenę, bo kompletnie o nią nie dbałem, ale no już ma trochę lat, chyba lat, nie pamiętam. No jest taka sobie i nie użyłem jej tak szczerze, ale ma czarne tutaj włosy i sobie poobcinam to i poprzyklejamy, żeby nasz Tony Stark miał wąsy. No i brodę. I proszę bardzo, skończyłem, tak to się prezentuje. No wiadomo, zrobiłem tylko jedną część, no bo w drugiej będzie hełm. I tak wiem, nie ma on rzeczywiście tej brody, wąsów i tak dalej, ale przyznajcie, że będzie to lepiej wyglądało i będzie na pewno wiadomo, kogo to czaszka. Dobrze, więc mamy w końcu tą czaszkę skończoną, więc ją można odłożyć i teraz trzeba się wziąć za hełm Iron Mana. No i dobrze, hełm, no to można albo, są różne sposoby. Ja wziąłem wzór z internetu i nic by nie było w tym trudnego, jeżeli wzór jest
na naszą głowę. A jak widać, czaszka jest troszeczkę ode mnie mniejsza. I tutaj pojawia się cały problem. Ja na przykład poeksperymentowałem, już zacząłem. O, to jest wielkość właśnie mniej więcej na mnie. No a jak czaszka, to no widzicie, to jest wielkości czaszki, więc to tak naprawdę nie może być, więc trzeba to pomniejszyć. No i ja poeksperymentowałem. O, i mam w końcu wzór. No i tutaj mam małą maseczkę. Jak widzicie, tutaj już będzie to pasować. Tylko że szkoda, że nie zapamiętałem. Tutaj powinno wam gdzieś napisać w trakcie montażu, jakiego rozmiaru mniej więcej użyłem, ale jeśli dobrze pamiętam, to było to chyba 64 czy coś takiego. Nieważne. Jest to i co jeszcze ważne jest w tym wzorze. Wszystkie oznaczenia z literką L trzeba wydrukować po dwa razy albo po prostu odrysować, najlepiej po dwa razy, żeby tuszu tam nie tracić. Ponieważ jest tylko jedna część, więc wszystko jest tak, jak w tym wzorze powinno być, tylko trzeba dwa razy to zrobić. I tutaj ja użyję akurat do tego wszystkiego karton. Wszystko wycięte, więc teraz czas to skleić. Więc dobrze, uwaga, teraz ważna informacja. Teraz będę wszystko malował, ponieważ po prostu nie chce mi się później bawić tą taśmą malarską później, żeby te różne części oddzielić złoty z czerwonym, więc najpierw pomaluję wszystko na czerwono i tam na złoto i dalej później dopiero będę sklejał. No więc dobrze, wszystko co tutaj jest na czerwono, to na złoto i pamiętam, że jak będziemy robić dzióbek jeszcze, to pomalujemy tam jakiś dzióbek, mały element tam jest jeszcze na złoto, ale to dopiero później do tego przejdziemy, więc pomalujemy to i dalej lecimy kleić. Więc to na złoto, to na czerwono, let's go. We'll be right back.
No i dobrze, uwaga, jaki problem się teraz pojawił, to, że jeszcze nie skończyłem, a już zobaczyłem, że będzie hełm za mały na czaszkę. Więc najpierw starałem się porozcinać ten hełm, jednakże to nie wypalało, więc ostatecznie tył czaszki przekroiłem, troszeczkę właśnie poprzecinałem ten hełm z tyłu, no i ostatecznie się wszystko zmieściło, więc wszystko jest już pod kontrolą. No i hura, cały hełm został skończony. No i niestety trzeba go teraz rozwalić, więc rysuję dokładnie tak jak na zdjęciu wszystkie dziury, które powinny być. Jak je narysuję, następnie je po prostu rozcinam. A kiedy to już wszystko zrobię, następnie biorę czarną farbę oraz wiadomo, przybrudzam całą tą maskę, biorę też srebrny spray, różne rozwalenia i tak dalej, żeby po prostu to jak w najgorszym stanie wyglądało. No i proszę, wróciłem z tego malowania i to rzeczywiście wygląda, jakby ta maska została rozwalona. I tak mi jest smutno, bo tak się starałem, a musiała zostać rozwalona. No ale mam nadzieję, że w dobrym celu. Dobrze, więc na razie to jeszcze odłożę, ponieważ zostały jeszcze dziury na górze i nie mam pojęcia, dlaczego one tam są. Dlatego wezmę kartkę, czarny marker, bo nie mam czarnej kartki i zamaluję białą kartkę na czarno i poprzyklejam kawałki od środka i zostało jeszcze oczko i tutaj akurat po prostu białą kartkę przykleję. Wszystko zrobione. Tył dopiero jak przykleimy czaszkę, to zakleję, żeby to normalnie wyglądało, a nie tak odstawało. No i co? Przyszedł w końcu moment, gdzie mamy tylko dwa elementy, czyli czaszkę oraz hełm i czas to połączyć. No dobrze, po długim sklejaniu tak się prezentuje cała głowa Ironmana, Tony'ego Starka. Ja już nie mam naprawdę pomysłów, więc wielkie dzięki za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Możecie oczywiście napisać własny komentarz, co mogę zrobić następnym razem. No i co? No i pa!